Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja witam Was ciepło i zapraszam na czytanie miesięczne na sierpień i sprawdzę dla Was tradycyjnie ogólną energię, co ma szansę przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie, radę oraz informacje, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Dalej przejdziemy do czytania na miłość i uczucia dla singli i osób w związkach. I całość zakończymy informacją pod tytułem Co przyjdzie ciekawego w pracy i w finansach. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań również dla swoich znaków ascendentalnych, bo wtedy będzie można wyciągnąć taką większą wiedzę na temat tego, co przyniesie dany miesiąc, tydzień i tak dalej z obu czytań. Barany, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na sierpień. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Słuchajcie, już muszę o tym powiedzieć, ale pojawiła się tutaj para, bo jest król i królowa kielichów. Czytanie na miłość będzie zaraz po tym. Co odchodzi do przeszłości? No dobrze. Sama karta chciała wyjść, wypaść. No to bierzemy. I też są to kielichy. Bo gdzieś wychodzi na to, że będzie to bardzo emocjonalny, być może nawet też emocjonujący miesiąc. Jak Wy się przedstawiacie w sierpniu? No to jest dziwne akurat, dlatego że niby mamy tutaj parę, ale jest karta pustelnika. Chociaż nie będę tego, słuchajcie, czytał na miłość i związki, bo to jest czytanie ogólne. Jaka będzie dla Was rada? Tak, przyszła mi do głowy taka myśl a propos błądzenia, ale takiego błądzenia myślami. Tak naprawdę nie wiadomo za czym. Jakby gdzieś barany nie wiedziały same, czego potrzebują, ale to, słuchajcie, jest z poprzedniego miesiąca, z poprzednich tygodni. Dlatego, że tutaj jest zupełnie dokładnie właśnie na odwrót. Czego nie robić, czego raczej unikać? No, bardzo ładne karty, naprawdę. Mała sprzeczność się pojawiła. Jeszcze nie wiem, o co tutaj dokładnie chodzi, zaraz się zastanowię, ale tylko Wam pokażę, że trafiło Wam się wielkie arkana, aż cztery karty. I jest to tak, karta Słońca i Śmierci oraz Wisielca i Pustelnika. Naprawdę ciekawy zestaw. Niech ja sobie tylko je ułożę, bo jak pustelnik, to tu, to tu. Okej. I teraz tak. Zacznijmy od tego, że z przełożenia jest dla Was karta Wisielca. I słuchajcie, Wisielec jakby okej, w negatywie może mówić o zastoju i tak naprawdę o takiej nieumiejętności wyjścia z jakiejś sytuacji. Chociaż patrząc na cały rozkład, nie sądzę, że o to tutaj chodzi. Ja bym przede wszystkim zwrócił uwagę na to, że przy Wisielcu jest po prostu spokój
gdzieś mam wrażenie, że fizycznie nie będzie to jakoś bardzo wyzwaniowy miesiąc. Wręcz bym powiedział, że jeśli chodzi o głowę, to tutaj bardzo dużo sobie układacie w niej właśnie. Takie mam wrażenie, że umiecie wystopować, zastopować jakieś trudne, natrętne, tam płynące po prostu jak rwąca rzeka myśli. Ten wisielec, słuchajcie, on wisi do góry nogami, więc też powiedziałbym, że tutaj może wywrócić się perspektywa właśnie do góry nogami. Dlatego jest to naprawdę całkiem niezły miesiąc na zmiany, na przeprowadzki, zmianę pracy. No to już, słuchajcie, sobie dopiszcie. I teraz tak, w ogólnej energii jest przepiękna Królowa Kielichów, a Królowa Kielichów jest osobą bardzo emocjonalną właśnie, ale też taką, która właśnie tych emocji nie ukrywa. Ona właśnie je bardziej pokazuje. Dzieli się z innymi czułością, dzieli się gdzieś opieką, dobrym słowem. Chętnie wspiera oraz godzi innych zwaśnionych. Tak mi się wydaje, że być może jakieś zwaśnione strony są w waszym otoczeniu. I jak najbardziej jest to miesiąc zawierania pokoju, rozejmów. W ogóle tutaj motocykl w tle, nie wiem czy było go słychać. W ogóle widzę tutaj jakieś ukojenie dla duszy. I słuchajcie, no ja tutaj oczywiście nie próbuję zasugerować, że wszystkie problemy świata w tym miesiącu znikną, no bo jest to niemożliwe. No być może wasze podejście do nich się zmieni, albo w ogóle będzie ich po prostu mniej i będą one na tyle znaczące. I teraz zobaczcie, przychodzi do was karta Króla Kielichów. Król Kielichów to może być przedstawiciel trygonu wody, rak, skorpion, ryby. No ale w ogóle jeszcze raz zwrócę uwagę na to, że macie tutaj parę, król i królowa kielichów. W związku z tym gdzieś wychodzi na to, że przepływ, jeśli chodzi o emocje i jeśli chodzi o czułość pomiędzy wami i waszymi bliskimi, no jest jak najbardziej stabilny, czyli tyle ile z siebie dajecie, tyle dostajecie. Nie widzę tutaj jakichś, szczerze mówiąc, ogromnych różnic, że wy tutaj na przykład jesteście osobami uległymi albo takimi nadmiernie interesującymi się innymi, a ludzie dookoła was zupełnie mają to gdzieś i gdzieś was nie szanują. Nie widzę czegoś takiego. Momento. To tak a propos tych kielichów. Co jeszcze? Król Kielichów jest w ogóle, słuchajcie, zobaczcie, on tutaj wyciąga do was jakiś kielich. I jak dla mnie jest to najprawdopodobniej propozycja bądź w ogóle szansa zmiany życiowej, której warto się przyjrzeć. I jeśli już jakaś zmiana była w poprzednim miesiącu, to teraz mam wrażenie, że przechodzicie w taką pewność, że okej, ja dobrze się czuję tu, gdzie jestem. Ta zmiana była wprowadzona no, ku czemuś. Była zasadność tego. Mogę się w tym odnaleźć. Mam nadzieję, że nadążacie. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi karta ósemki kielichów. A w tej talii ona pokazuje takiego włóczykija właściwie, który sobie zmierza w nieznane. Ale zobaczcie, bardzo mnie zainspirowała ta karta, bo tutaj pod spodem, pod tą jego kładką z drzewa jest ósemka kielichów, które wiszą na sznurkach. I ja bym powiedział, że bo wiecie, ta karta może mieć znaczenie a propos odejścia, czyli tutaj okej, nie będzie odejścia, nie będzie separacji, jakaś relacja najprawdopodobniej się dozna ukojenia, ale na miłości uczucia będzie zaraz. Powiedziałbym też, że ósemka kielichów ma znaczenie również takie głęboko emocjonalne, trudne myśli, trudne emocje, które was przytłaczają, właśnie błądzenie tymi myślami, błądzenie po jakichś takich zakamarkach waszej duszy. No i dla mnie to jest ta ósemka kielichów właśnie, bo no bo wiecie, no, kielichy to są emocje i one tutaj wiszą w takich różnych pozycjach na tych sznurkach, no są po prostu nieuporządkowane, ale to odchodzi do przeszłości i bardzo dobrze, czyli gdzieś emocjonalnie i tak jakby na poziomie głowy jesteście naprawdę
łapiecie balans, jest spokój i ukojenie, czujecie, że jakieś zmiany, które nadchodzą albo już nadeszły, no że naprawdę one są, no słuchajcie, przynoszą coś pozytywnego. Zobaczcie, wy przedstawiacie się jako pustelnik, też piękny leśny dziadek i ta karta mogłaby mówić o tym, że rzeczywiście układacie sobie dużo w głowie i myślicie, bo pustelnik niewątpliwie jest myślicielem, takim nawet troszeczkę filozofem, ale on przede wszystkim bardzo lubi myśleć i skupić tutaj gdzieś swoją głowę w samotności. I mam wrażenie, że bardzo dużo czerpiecie z, okej, jasne, z bycia z bliskimi. Tutaj naprawdę są takie no, ciepłe relacje i gdzieś tutaj mam wrażenie, że wymiana energii, ale taki czas tylko dla siebie, z muzyką albo i bez, spacer, jakaś, no wiecie, swoja taka myśl odsiewnia, bym to nawet powiedział, bardzo dużo wam daje takiej mądrości i poczucia, że no rzeczywiście tutaj możecie nawet bardzo dużym takim wsparciem być dla bliskich, dla swojej rodziny. Być może jakaś kobieta będzie go potrzebowała. W każdym razie pustelnik sugeruje, że właśnie swój spokój również odnajdujecie w samotności i też widzę tutaj bardzo dużo czego? Natury. Słuchajcie, w Radzie jest dla was przecudna karta śmierci. I karta śmierci sugeruje transformację, odnowienie, nowy cykl. A tutaj zobaczcie, ona w ogóle pokazuje takie pożegnanie zimy i gdzieś przywitanie wiosny. Jakieś są przebliźniegi, to jest w ogóle chyba pani zima, która się żegna, albo tam marzanna. Słuchajcie, i w Radzie jest tak, żeby rzeczywiście odpuścić sobie pewne sprawy, pewne rzeczy. I czy to chodzi o jakiś, słuchajcie, o jakieś waśni z innymi, czy jeśli chodzi o, czy jeśli chodzi o jakiś żal do kogoś, albo słuchajcie, ja bym powiedział, że może to również sugerować takie czepianie się siebie, taki krytycyzm i takie duże wymaganie w stosunku do siebie, również w stosunku do innych, ale też widzę coś takiego, że barany nie dają za wygraną i cisną, próbują, pomimo, że coś tam nie wychodzi. W Radzie jest, żeby sobie to totalnie, że tak powiem, po prostu odpuścić. Nauczyć się odpuszczania w tym miesiącu. Oczywiście nie mówię, że wszyscy z was nie umieją odpuszczać, ale no, jeśli ktoś ma taki problem. I teraz zobaczcie, czego nie robić, czego raczej unikać. I jest to karta Słońca. A Słońce, w ogóle jedna z najpiękniejszych kart w tej talii, naprawdę tutaj jest taki cykl życia pokazany. Ta karta mówi o tym, żeby rzeczywiście nie ufać czemuś, co nie wychodzi. Po prostu to odpuścić, to jest potwierdzeniem tego, co było w Radzie, ale też, wiecie co, uwierzyć w to, że inni mogą się zmienić. I też, słuchajcie, pozwolić sobie na dojrzewanie, na oswajanie się z pewnymi rzeczywiście tematami, nawet jeśli to jest rzeczywiście no, odpuszczenie czegoś trudnego. Przejdźmy teraz do czytania na miłość i uczucia. Jaka będzie dla was ogólna energia? Co przychodzi do singli, ewentualnie jak pokazuje się partner lub partnerka w relacji. Jak wy się przedstawiacie w sferze miłości i uczuć w tym miesiącu?
Rada. Znowu takie lichy, słuchajcie. I dwóch rycerzy. Od razu ich pokażę. Jest to rycerz monet i rycerz kielichów. Jeden z nich może być troszeczkę odjechany, a drugi taki bardziej uziemiony, spokojny, twardo stąpający po ziemi. Czego nie robić, czego unikać? Nawet jeden as się pojawił, słuchajcie. Całkiem nieźle to wygląda. I zacznijmy od tego, że z przełożenia karta asa mieczy dla związków może sugerować nowy początek nowej komunikacji, takiej naprawdę szczerej, ważnej, wprowadzającej jakieś rzeczywiście zmiany. As mieczy może też sugerować odcięcie się od trudnej przeszłości, która gdzieś może za wami się ciągnąć. Zwłaszcza jeśli było wcześniej na przykład utrata zaufania do drugiej osoby. Już nawet nie będę mówił o zdradach, ale nie widzę tutaj czegoś takiego. As mieczy. Szczera, wprost, nieoceniająca komunikacja. I to jest bardzo ważne. Jeśli chodzi o single, to z przełożenia ta karta asa mieczy, no właśnie może mówić o czymś nowym. Mam wrażenie, że będzie jakaś relacja podczas podróży albo jeśli chodzi o internet, dlatego że no ten as mieczy to jest dosłownie nowa rozmowa, nowa, nawet nie relacja, tylko właśnie no ktoś, z kim tam gdzieś codziennie czy tam co jakiś czas do siebie piszecie i jesteście w stałym kontakcie. O, tak bym powiedział. Coś nowego może się zadziać, po prostu. Zobaczcie, jeśli chodzi o ogólną energię dla związków, to karta piątki kielichów może sugerować to, że po pierwsze rzeczywiście jest coś w przeszłości do przegadania, przepracowania i zostawienia za sobą, dlatego że no, ta syrena tutaj na karcie przedstawiona nie zauważa potencjału, który jest przed nią, czyli te dwa pełne kielichy, dlatego że gdzieś zmierza wzrokiem ku tych trzem rozlanym i przewróconym. Chodzi tutaj dosłownie o to, że jeśli inaczej, macie naprawdę piękną relację, która jest ważna i rzeczywiście trzeba pewne rzeczy przepracować, odłożyć, zapomnieć i tutaj gdzieś kontynuować to, jak jest. Piątka kielichów mówi też o tym, że ktoś z was może się czuć momentami troszeczkę niedoceniony i to jest chyba wasza druga połówka. Może właśnie wtedy też, kiedy wy potrzebujecie takiego czasu dla siebie, może tutaj nawet nie jest zazdrość, ale taka wrażliwość i poczucie lekkiego odrzucania. W ogólnej energii dla singli ta piątka kielichów może sugerować, że wasz wzrok czy wasza po prostu uwaga no idzie w nieodpowiednią stronę. Czyli albo szukacie kogoś podobnego do swojego byłego lub byłej i to gdzieś nie wychodzi, dlatego że no nie ma identycznych osób. Ewentualnie macie wrażenie, że przyciągacie cały czas podobny typ osób. Ale, tak jak już mówiłem, no nie ma czegoś takiego. Tutaj być może chodzi o to, że pozwalacie pewnym osobom no, robić cały czas to samo w stosunku do was. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. No tutaj trzeba się nad tym zastanowić. Słuchajcie, wasz partner lub partnerka pokazuje się jako karta rydwanu. I teraz tak, momento. Albo ktoś już bardzo chce przyspieszyć i rzeczywiście zostawić coś trudnego w przeszłości, na przykład jeśli druga osoba zawiniła. Tutaj bardzo naprawdę chcę to zostawić i pokazać, że to już jest przeszłość, ale też rydwan może mówić, no słuchajcie, o rozbieganych tutaj dwóch psach. I to jest informacja, że
trudno Waszej drugiej połówce w tym miesiącu zapanować nad swoimi emocjami. I potrzebuje gdzieś z Waszej strony takiego drogowskazu, w ogóle trochę prowadzenia, ale niejawnie, dlatego że no nie przyzna się tutaj. Zobaczcie, do singli przychodzi karta rydwanu i tu jest informacja, że w podróży gdzieś najprawdopodobniej, może nawet w podróży w cudzysłowie do przeszłości, czyli na przykład, no, jeśli odwiedzacie starych przyjaciół albo rodzinę, no to mi się wydaje, że podczas takiej podróży jesteście w stanie kogoś poznać. Ewentualnie nowa relacja, która się tutaj pojawi, jest bardzo przyspieszana przez tą osobę. Bardzo szybko chce zrobić pewne kroki i no nie wiem, czy to jest dobrze, ale to zaraz. Zobaczcie, wy w związkach przedstawiacie się jako karta króla. Przepraszam, już tutaj kolejny król byście chcieli. Rycerz kielichów na delfinie. A rycerz kielichów no, mógłby mieć takie troszeczkę podejście momentami, wiecie jakie? Chciałem powiedzieć, że frywolne. Ale nie, takie na zasadzie, że okej, jesteście w stanie gdzieś tutaj pocieszyć czy wesprzeć emocjonalnie swoją drugą połówkę, ale to może być troszeczkę niewystarczająco. Tutaj zaraz pokażę, co jest w radzie. Na pewno jesteście osobą, która dobrze się czuje w towarzystwie swojej drugiej połowy i wydaje mi się, że jest co tutaj świętować. Być może nawet jakiś wspólny wyjazd bądź przeprowadzkę. Zobaczcie i teraz tak, single pokazują się jako rycerz kielichów i w odpowiedzi na przykład na nową relację, która się pojawiła, która się bardzo szybko rozwija, wy tutaj możecie, że tak powiem, troszeczkę w cudzysłowie ślepo w to brnąć, czyli okej, już na drugiej randce coś było, na trzeciej to już w ogóle, no to znaczy, że się już kochamy i już trzeba planować wspólną przyszłość. Spokojnie, powoli. No, wypadałoby, takie mam wrażenie, nie robić nic wbrew sobie, tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś chce coś z Wami zrobić. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Ale też tak jakby nie otwierać się za szybko, bo jeśli relacja za szybko się rozwija, to może znaczyć, że druga osoba nie szuka niczego poważnego. Zobaczcie, w radzie dla związków jest rycerz monet. A rycerz monet, w przeciwieństwie do tego rycerza kielichów, no jest taki właśnie uziemiony i twardo stąpający po ziemi. I teraz tak, wasz partner lub partnerka potrzebuje nie tylko pocieszenia czy miło wspólnie spędzonego czasu, ale też takiego, słuchajcie, właśnie sprowadzenia na ziemię. Bo tak jak już mówiłem wcześniej, może mieć momentami takie rozedrgania i w cudzysłowie problemy emocjonalne i to od Was gdzieś, no tutaj mam wrażenie, zależy, no to w jaki sposób sobie z tym poradzą. Czy w ogóle będą ufać tym emocjom i rozemocjonowaniu, czy raczej po prostu ściągniecie na ziemię i wytłumaczycie pewne rzeczy. No taka jest rada. Ściągać na ziemię, tłumaczyć dojrzale, spokojnie, z cierpliwością. Dla singli w radzie rycerz kielichów, przepraszam, rycerz monet. No też by, słuchajcie, właśnie mówił, żeby zejść na ziemię i nie wyobrażać sobie szybko, od razu po kilku spotkaniach, czy po pisaniu z kimś przez długi czas w internecie, już jakiejś wspólnej przyszłości, bo no to jest ewidentnie za mało. Trzeba się najpierw rzeczywiście poznać. Tutaj w ogóle takie wytyczne sobie wypadałoby zrobić. I te wytyczne być może gdzieś będą Wam pomagały odrzucać ewentualnie potencjalnych niepartnerów. Czego nie robić, czego unikać dla związków trójka buław? Momento. Słuchajcie, tutaj bym powiedział, żeby unikać wzbudzania zazdrości w drugiej osobie, rozglądając się na boki. No i tutaj patrząc za innymi. Chociaż nie sądzę, żeby tutaj coś takiego było. Słuchajcie, jeśli ma tutaj być jakaś spontaniczna podróż, spontaniczna inwestycja dużej sumy pieniędzy, to tutaj też jest informacja, żeby to przyblokować
i być takim rozumem w tej relacji, takim kręgosłupem. Trójka buław, no tak, nie obawiać się też eksperymentować razem, być może jeśli chodzi o sprawy łóżkowe. Czego nie robić, czego unikać dla singli? Słuchajcie, nie szukajcie podobnych ludzi do byłych, albo też odrabiajcie lekcje z przeszłości i no, pozwólcie gdzieś sobie na identyfikację tych czerwonych flag, które się powtarzają na przykład w nowo poznawanych osobach i po prostu no, odrzucanie, no bo no, to, że no, powiedzmy tym razem wam nie wyjdzie, to nie znaczy, że następnym też nie, zupełnie nie. Trójka buław, powiedziałbym, żeby spróbować być może nawet szczęścia w innym mieście lub w innym kraju. Nie wiem, czy to z kimś będzie rezonowało, ale może gdzieś w przyszłości chcecie wyjechać. A może z kimś w obecnym kraju, tam gdzie mieszkacie, ale kimś zagranicznym. Przejdźmy do czytania na pracę i finanse. Jaka będzie dla was ogólna energia? O, i znowu rycerz kielichów. Chyba będzie się z czego cieszyć. Co do was przychodzi, co się pojawia? Co odchodzi do przeszłości? Jak wy się przedstawiacie? Sporo osób się tutaj, słuchajcie, pokazało. Być może właśnie nawet z rodziny. O, motocykle znowu. Cały czas, słuchajcie. To tak jakbyście inwestowali dużo pieniędzy w... No, w rodzinę właśnie. W najbliższych. Być może nawet w dzieci, we wnuki. Daje wam to bardzo dużo szczęścia. Ale też, słuchajcie, dobry miesiąc, żeby negocjować warunki umowy, ubiegać się o swoje, załatwiać sprawy sądowe. A rada dla was? Jeśli na przykład ktoś zwleka z wywiązaniem się z umowy, czy oddania pieniędzy, czy czegokolwiek, to sprowadzić to na tory sądowe. Czego nie robić, czego unikać? Okej. No słuchajcie, kilka kart się powtórzyło. Karta śmierci, karta asa mieczy oraz rycerz kielichów. To tak a propos waszego czytania ogólnego na przykład. Ale tak. No właśnie zacznijmy od tego, że z przełożenia jest karta śmierci, która sugeruje, że jest to dobry miesiąc na zmiany, na inwestycje finansowe, ale tylko i wyłącznie, jeśli wy czujecie to, te zmiany, a nie na przykład dlatego, że ktoś was do nich zachęca. No to tak a propos też związków i relacji. Karta śmierci w ogóle mówi o tym, że jeśli był zastój w interesach, może teraz ruszyć, bo no tutaj jest to ewidentnie karta transformacji. A może w ogóle ktoś z was odpoczywa w tym miesiącu i dlatego no, gdzieś ma kartę śmierci, bo nabiera sił na wrzesień, może na początek roku szkolnego. Słuchajcie, w ogólnej energii jest dla was rycerz kielichów, a on przedstawia kogoś raczej zadowolonego, który tutaj właśnie wznosi kielich do góry i ma się z czego cieszyć. No, być może dlatego, że jest urlop, albo sprawy tutaj zawodowe ruszają do przodu, bądź rzeczywiście sprawy sądowe. Tutaj bym powiedział, że rycerz kielichów to też może być ktoś taki,
frywolny, kto cały czas zwleka z wywiązania się umowy. I tutaj, no tak jak już wcześniej wspomniałem, trzeba się za to zabrać. Nawet sprowadzić to rzeczywiście na drogę sądową, bądź zaprosić jakiegoś osobnika, bo zobaczcie, tutaj przychodzi do Was król mieczy, osobnika, który zna się na sprawach. No słuchajcie, prawnik, notariusz, księgowy, księgowa. Słuchajcie, król mieczy, no właśnie pokazuje kogoś, kto mógłby znać się na fachu, kto przychodzi Wam pomóc. Ewentualnie ta karta przedstawia Was, czyli osobę, która jest skupiona, ma wszystko poukładane, porządek w dokumentach, wie jak rozmawiać o pieniądzach, wie jak negocjować. Bardzo dobrze. Też mam wrażenie, że możecie troszeczkę odsapnąć, bo albo inni Wam pomagają, albo macie po prostu urlop. Tutaj zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta Pazia Buław, a Paź Buław to karta komunikacji. To tak jak, słuchajcie, takim małym wysiłkiem udałoby się więcej uzyskać. Na pewno, jeśli chodzi o domaganie się czy negocjacje, rzeczywiście a propos tego, co Wam się należy, to tutaj wypadałoby przyjąć taką właśnie postawę tego króla mieczy. Czyli osoba taka trochę nawet zachowawcza, stonowana, trochę zdystansowana, trochę zimna, poker face dosłownie, pokerowa twarz. I teraz tak, ten paź buław odchodzący do przeszłości mówi o tym, że jakaś osoba, która daje obietnicę bez pokrycia, no tutaj mam wrażenie, że przestaje obiecywać. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta sprawiedliwości i to bardzo dobrze. Dlatego, że sprawiedliwość może gdzieś mówić o takim balansie i przepływie, jeśli chodzi o finanse. Albo takim przepływie pod tytułem, no dobra, może dużo pracuję, ale gdzieś czuję, że jestem za to odpowiednio wynagradzany. Sprawiedliwość może mówić o tym, że rzeczywiście jest odpoczynek, bo jesteście na urlopie, lub rzeczywiście sięgacie po rozwiązania inne aniżeli do tej pory. Na przykład związane z sądem, z kimś trzecim, żeby wyrównać jakieś sprawy. Ale w każdym razie dobry miesiąc na podpisywanie umów. Naprawdę. Zwłaszcza dla osób, które zaczynają nową pracę. Zobaczcie, w Radzie jest czwórka kielichów i ta karta może sugerować, żeby nie dać się robić w bambuko. Tylko jeśli rzeczywiście ktoś tutaj zwleka, jeśli ktoś nie wywiązuje się z danych umów bądź nie oddaje pieniędzy, to rzeczywiście trzeba to zgłosić. Wy po prostu już się tym nie przejmujcie, niech ktoś inny się tym zajmie. Czwórka kielichów też mówi, żeby nie przegapić czegoś, co pojawi się na horyzoncie lub coś pojawiło się. To dla osób, które na przykład mogą mieć propozycję pracy lub inwestycji. Ta karta rady też sugeruje, żeby dać sobie troszeczkę odpoczynku w tym miesiącu, bo poprzedni chyba był intensywny zawodowo. Czego nie robić, czego unikać? I jest to karta Asa Mieczy, czyli właśnie nie unikać spraw sądowych. Nie unikać takiego oficjalnego zgłaszania się do innych po oddanie Waszych pieniędzy, dóbr itd., itd. Ale też w ogóle tu jest informacja, żeby bardziej rozumem, aniżeli sercem podejmować decyzje zakupowe i w ogóle coś, co jest związane z Waszymi finansami, pracą, edukacją. Nie wiem, czy nawet ktoś nie będzie myślał o tym, żeby nie podnieść swoich kwalifikacji i tutaj nawet żeby, słuchajcie, gdzieś prywatnie sobie coś robić, na przykład księgowość i dzięki temu odciążyć się finansowo od tam powiedzmy jakiejś tam firmy, która się tym zajmuje, tą księgowością. No tutaj raczej jest dla Was zielone światło. Być może właśnie to, że macie więcej wolnego czasu, możecie rzeczywiście spożytkować go na to. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca.
Na moim kanale są już czytania z cyklu Wybierz kartę, polecam Wam je, tutaj gdzieś podlinkuję, ale w opisie pod filmem i w komentarzu z czasówką też je znajdziecie. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, dlatego że pomożecie mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa, pa.